Cześć, witam Cię serdecznie, miło się znów widzieć. Proszę bardzo, włączony? Włączony, witam Cię Michale, witam wszystkich Państwa tutaj, którzy właśnie powoli już przybywają pod scenę. Cieszę się, że mogę dzisiaj być na tych wspaniałych urodzinach. Tak jest. Których to? 12. 12 urodziny. Dzisiaj albo 13, albo 12. 12, nie. W przyszłym roku będą 13, ale to na pewno nie będą pechowe urodziny. Rafał, Ty jesteś tancerzem. Powiedz mi, jak urodziny, to wiadomo, że musi być impreza, prawda? I to takie, wiesz, ogromne party po prostu urodzinowe, tak jak w tym roku robimy. Powiedz mi, czy jest jakiś taki taniec, który na każdych urodzinach powinien się pojawić? No zawsze jest, zawsze na urodzinach są tańce i zawsze są hulańce, więc to jest podstawa. Zapewne wszyscy Państwo nieraz tańczyli na niejednej imprezie i przede wszystkim chyba takim standardowym i znanym tanecznym sznytem na urodzinach to jest taniec 3 na 1, 2 w pamięci. Bo możesz zademonstrować 3 na 1, 2 w pamięci, czy to... Spokojnie, Państwo wiedzą na pewno, co to jest 3 na 1, 2 w pamięci, okay. I wydaje mi się, że tu Państwo, którzy pięknie trzymają tak, się tak, Państwo wiecie, o co chodzi? 3 na 1, 2 w pamięci. Coś Pani przychodzi do głowy? O, Pan się dobrze rusza. Nie partykuluje z Panią. Pan się tutaj dobrze już wczuwa w to wszystko. Dokładnie, to czyli pujamy się na jedną nóżkę, na drugą, do tyłu. Na jedną, na drugą, do tyłu.